Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i mam kolejne dobre wieści. Moi kochani, będę miał dla was do rozlosowania wirtualny bilet na BlizzCon 2018. Bardzo fajna sprawa posiadać taki bilet. Po pierwsze, możemy oglądać sobie wszystkie panele, niekoniecznie na żywo, możemy je oglądać dwa tygodnie później, możemy je oglądać sobie dzień później, możemy sobie oglądać na żywo, jeżeli chcemy. Są to bardzo fajne i ciekawe panele. Plus do tego będziemy mogli pograć sobie w demo World of Warcraft Vanilla, co jest bardzo fajną sprawą. Ja na przykład bardzo chętnie w to zagram, chociaż jakoś się specjalnie nie jaram samą Vanillą, ale na pewno sobie zagram i możemy wtedy, jak wygracie, zagrać razem, moi kochani. Oprócz tego do każdej gry jest jakiś prezencik od Blizzarda, czy skórka, czy pecik. Zaraz wam wszystko dokładnie pokażę, ale może jak zrobić, żeby wygrać, moi kochani. Sprawa bardzo prosta, nie siliłem się dziś na jakąś wielką oryginalność tym razem, jeżeli chodzi o giveaway. Po prostu wystarczy wejść na Facebooka, moi kochani, wejść na Facebooka i tutaj macie zasady. Wystarczy w komentarzu wpisać to, co chcielibyście zobaczyć w tym roku na BlizzConie. Jakie zapowiedzi, czy co o tym sądzicie i tak dalej. Polubić fanpage i udostępnić ten post konkursowy. To wszystko. Link do tego posta będziecie mieli w opisie. Link do fanpage'a macie w opisie zawsze. Jak będziemy to losować później? Moi kochani, przed samym BlizzConem, w dniu BlizzConu, tam będzie powiedzmy 2 godziny przed ceremonią otwarcia, ja odpalam już stream relacyjny. Pierwszą godzinę pogramy sobie w Diablo, możemy grać z widzami, możemy robić co tylko chcecie, co tam będziecie chcieli. Później zrobimy sobie przed takim pre-show, zrobimy sobie już losowanie bileciku, który odbywać się będzie przez taki specjalny, jak widzicie tutaj, program, który już wypróbowałem. Wystarczy tutaj wpisać URL posta i klikamy sobie i wtedy losuje nam się zwycięzca i ja wtedy widzę, co napisał. Jeżeli to nie będzie związane z BlizzConem, tylko nie wiem, jakieś tam randomowe słowa przez jakieś boty wpisywane, no to wtedy się nie zaliczę. Jak będzie dobrze, normalnie, poprawnie napisany komentarz z jakąkolwiek prośbą, co chcecie zobaczyć na BlizzConie, od razu wygrywa. Ja wtedy się tutaj z kolegą kontaktuję i wysyłam mu kluczyk, który już mam. Szybko, prosto, bezproblemowo. Tak więc, co tu mamy w tym bilecie? Od razu chcę wam pokazać. I czy trzeba mieć bilet, żeby oglądać BlizzCon? Moi kochani, pierwsza, najważniejsza rzecz na BlizzConie, najważniejsza, która zawsze jest za darmo dla wszystkich, jest za darmo w tym roku również. I można ją oglądać. Ona trwa chyba godzinkę, dokładnie od 7 do 8. Trwa ona godzinkę i tutaj są wszystkie najważniejsze rzeczy zapowiedziane. Na przykład, jeżeli będzie zapowiedziany dodatek do Hearthstone'a, to wyjdzie gościu na scenę, powie o tym dodatku, pokażą zwiastun, on powie wstępnie kilka słów o tym, jakieś tam karty się pokażą, bla bla bla, i wchodzi następny gościu od StarCrafta, który pokazuje zwiastun nowej postaci do generałów, nowych map jakiś, czy nowego trybu, mówi o tym chwilkę i schodzi. A później te wszystkie rzeczy są szczegółowo opisywane na panelach, które już, żeby oglądać, no to niestety trzeba mieć wirtualny bilet. A dla nas, na szczęście, w tym roku, zaraz po ceremonii otwarcia, mamy przyszłość Diablo. Czyli coś z Diablo na pewno tam dostaniemy. Jeżeli jesteście fanami Diablo, Diablo 3, Diablo 2, Diablo 1, Diablo 4, to wtedy ten panel powinien was najbardziej interesować. Oprócz tego możecie sobie potem następnego dnia obejrzeć panel Q&A, gdzie ludzie, którzy są na BlizzConie, gdzie jest ten panel? Gdzie ludzie, którzy są na BlizzConie, tutaj dokładnie, mogą zadawać pytania na temat tego, co zostało zapowiedziane. Czyli jeżeli mamy taki panel, to mamy jakby zapewnienie tego, że coś będzie nowego, bo o tym, co aktualnie jest, no to wszystko mniej więcej wiemy. Tak więc, moi kochani, jakie bajerki dostajemy w tym roku za bilet?
skórkę do Overwatcha Łowczynie Demonów. Bardzo fajna skórka, posiadam. Bardzo fajna, szczególnie jeżeli jesteście fanem Diablo, a gra się też w Overwatcha, super sprawa. Z BlizzConu mount, tutaj portrecik, jakieś graffiti i jakiś sztandar. Bardzo fajnie się wyglądają, są troszeczkę takie unikatowe. Z World of Warcraft dostajemy dwie pelerynki, w zależności czy jesteśmy w Hordzie czy w Alliance, to dostajemy taką albo taką. I również sztandar dla Hordy i dla Alliance osobny. Bardzo fajnie się prezentują, aczkolwiek ludzie narzekają, że to tym razem nie jest mount w WoWie, bo wszyscy kolekcjonują mounty, to znaczy jest duża społeczność kolekcjonująca mounty, a nie ma społeczności kolekcjonującej płaszcze. Ale dla mnie to żaden problem. Do Hearthstone'a dostajemy skóreczkę jakąś, do StarCrafta 2 i 1... Nie, do StarCrafta 2 dostajemy skórki dla robotników a taki awatar. I do StarCrafta 1, z tego co dobrze kojarzę, to dostajemy UI nowe, takie blisko nowe. No i do Diablo dostajemy peta Azlo, chyba się on nazywa. Czyli taki zmniejszony Azmodan, który ma tam logo gdzieś na ramienniku, czy na czymś ma logo BlizzConu. Wydaje mi się, że gifty bardzo fajne. Jeżeli chodzi o ten z Diablo, no to mogłoby to być coś lepszego, ale nie będę narzekał. Najbardziej podoba mi się oczywiście skórka, no i płaszczyki. Bardzo fajna sprawa. No i to wszystko jest w tym bilecie. Oprócz tego będziecie mogli sobie pograć w demo World of Warcraft Vanilla. Te demo będzie trwało od początku BlizzConu aż do bodajże 8 listopada. Będziemy mogli się logować, bawić się w lokacjach, które tam będą udostępnione, czyli bodajże The Barrens i Westfall, o ile się nie mylę. Będziemy zaczynać na 15 poziomie doświadczenia, tak żeby pominąć te pierwsze takie, wiecie, grindowanie, i będziemy mogli się tam bawić tam bodajże do 19, czyli troszeczkę tam pobiegamy, pobawimy się w tym klasycznym WoWie. Ja to zrobię z wielką przyjemnością i na pewno coś wam z tego postreamuję bądź ponagrywam, bo w Vanille nigdy, ale to nigdy nie grałem, tak więc to będzie dla mnie nowe doświadczenie. Najwcześniej grałem w The Burning Crusade, tak więc to już było troszeczkę coś innego. To by było na tyle, moi kochani. Piszcie komentarze, udostępniajcie, lajkujcie fanpage i zapraszam was dzisiaj na streama, w którym to zagramy sobie między innymi w Grimdawna z modem Diablo 2. Jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, to przyjdźcie zobaczyć. Również w piątek stream z właśnie z tego remasterowanego Diablo 2. A w weekend zobaczymy, co się uda zrobić. W każdym razie w następny piąteczek oglądamy razem BlizzCon. Zapraszam was bardzo serdecznie na tą transmisję. Zawsze jest u mnie bardzo dużo ludzi. Kiedyś było nawet, no chyba 2000 tam dokładnie się kiedyś pojawiło. Bardzo fajna atmosfera na czacie. I wiadomo, legendarny już mój szampan będzie stał, jeżeli zostanie zapowiedziane Diablo 2 remaster albo jakikolwiek remaster konkretny, a nie na silniku Diablo 3, otwieramy szampana. Jeżeli zostanie zapowiedziane Diablo 4, otwieramy szampana. Jeżeli zostanie zapowiedziane coś naprawdę fajnego, nie mówię tutaj o nowej postaci czy czymś tam, otwieramy szampana, coś czego się nie spodziewaliśmy, czy coś z tego. A jeżeli zostaniemy obsypani wiadomościami na temat Switcha i serialu Netflixa, nie otwieramy szampana i pomyślimy, co robić z naszymi życiami dalej. Dzięki wam wielkie, mam nadzieję, że zgłoszeń będzie dużo. Widzimy się, moi kochani, w następnym filmie i dzisiaj na streamie. Pa, pa!